Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zmienić taką ścianę w taką, przy pomocy desek elewacyjnych sosnowych, zapraszam na film. Dzisiaj będę zabierał się za rozcinanie desek. Deski mają długość 3 metry, ja potrzebuję dokładnie 2,40. Także po prostu zaznaczę sobie, będę docinał. I teraz jest pytanie, czy potrzeba docinać z dwóch stron. Bo jak doskonale wiemy, deski czy to z tartaku, czy nawet z marketu, no ogólnie one nie są równo pozacinane na końcach. Także w przypadku, gdy ja sobie odmierzę 2,40 i utnę, to jedną krawędź będę miał fajnie wykończoną, druga będzie tak delikatnie poszczepiona. Zaraz zobaczymy. Widzicie, o co chodzi? Czyli jest taki... No tak nierówno, nie? No i teraz pytanie, czy równa jest z tamtej strony, czy nie? Ja tego nie będę robił, bo mi się nie chce. Wolę ten czas przeznaczyć na coś innego. I tym ładnym ładne ucięcie dam do dołu. Na górze będzie to poszczępienie. I jeżeli będzie mnie to denerwowało, to wtedy po prostu sobie tam coś nakleję, zrobię jakąś maskownicę. Także pokażę Wam, jak sobie ustawić w takich warsztatowych warunkach piłę, żeby była powtarzalność i żeby cały czas, powiedzmy, był ten sam wymiar. Także zabieramy się za robotę. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij w przycisk subskrybuj i pamiętaj o naciśnięciu dzwoneczka. Mam już ustawioną, jest przykręcona. Odbojnik też sobie zrobiłem, też jest złapany ściskami. Mam ustawione tak, że będzie deska na 2,40 cięta. Także teraz co? Podłączam piłę, podłączam odkurzacz i zabieram się za robotę. Jak mamy tak ustawioną piłę, to możemy ciąć parę desek naraz i dobrze jest co jakiś czas sprawdzić sobie, czy ten wymiar nam nie uciekł. Tutaj mówię, no jedyne co, to powiedzmy, jak będę dokładać, to mogę przesunąć tą deskę, belkę. No ale mocno zapałem ściskami dwoma, także raczej nie powinno być problemu. Ale mimo wszystko warto jest sprawdzać sobie co jakiś czas, żeby potem nie zrobić, o, uciekło mi 3 cm, nie? Będę malował olejowoskiem i ważna uwaga jest taka, żeby przed malowaniem puszkę podgrzać, jeżeli jest w warsztacie, a w warsztacie jest zimno. Czyli najlepiej ją zanieść do domu, żeby złapała pokojową temperaturę, no i wtedy możemy przystąpić do malowania. Oleje olejowoski nie należy przed otworzeniem trząść. Bo możemy wymieszać kożuch, który się utworzy na powierzchni. Akurat w nowej puszce nie powinno być takiego problemu, ale to każda wygląda puszka, która jest otwarta i ma już, nie wiem, tam powiedzmy jakiś czas. Tutaj akurat mam przelany olejowosk do blatów. Widzicie? To jest miękkie, nie? Czyli po prostu przed używaniem należałoby to wyciąć, wyrzucić i dopiero wtedy wymieszać. Taka uwaga. Tu mam taki patyczek i niby takim patyczkiem powinno się mieszać farby, bo śrubokręt, kontakt z puszką, no to może coś tam powstawać, tak mi przynajmniej przekazano. Ja zazwyczaj mieszam normalnie śrubokrętem, tam się nie bawię, no ale mam patyczek, to pokażę jak to zrobić patyczkiem. Ale kolor. To jest czarny. Kurde, nawet nie ma gluta. Ale nic, mieszamy dobrze. Widzicie, kolor jest mega. Właśnie o taki czarny mi chodziło. Bierzemy pierwszą dechę. Teraz tak, zobaczymy, czy da się to pomalować gąbką. Lazury wodne, fajnie, lazury wodne malowałem, fajnie się maluje. Co tam jeszcze, jakieś oleje tak samo było ok.
Także jestem ciekaw. Niby nie powinno się stosować gąbek do produktów, które są rozpuszczalnikowe, bo możemy rozpuścić gąbkę, no i wtedy zepsujemy materiał. No ale ja jestem od sprawdzania, także zobaczymy. Zobaczcie, jaki kolor. Smoła. Minus malowania gąbką jest taki, że drewno musi być dobrze wyheblowane. I teraz tak, tu na powierzchni, czyli tutaj z tej strony, fajnie się nakłada, bo tam nie ma żadnych zadziorów. No ale tutaj, gdzie jest pióro wpust, nie jest to drewno tak dobrze przeheblowane. No i drapie. Także będę chyba musiał połączyć metody i to pióro będę malował pędzelkiem, a powierzchnię, górę będę robił normalnie gąbeczką. I to będzie chyba dobre połączenie. A dlaczego maluję przed przykręceniem? W sumie niby to jest logiczne. Gdybym nie malował tego na heban, czyli czarny, to najpierw bym przykręcił sobie to do ściany, a i na ścianie bym to pomalował, byłoby mi łatwiej i szybciej. Ale tutaj jest problem taki, że wiadomo, to jest drewno z jakiegoś tam składu. Ona wilgotność nie wiem jaką ma, 16-20% mógłbym sprawdzić, ale mi się nie chce. No ale ogólnie nie jest wysuszone tak mega. A jeżeli to trafi do środka, to jest wielce prawdopodobne, że w momencie rozsychania drewna, nawet jakbym to pomalował i drewno by się rozsychało, wysychało, to wtedy tutaj na łączeniach desek byłyby widoczne białe takie pasy. Wtedy znowu po, nie wiem, tam roku czy tam po pół roku musiałbym to znowu odmalować, a to jest dodatkowa robota. Także lepiej to pomalować teraz, zrobić jedną warstwę i wtedy na pewno będę wiedział, że to pióro będzie dobrze pokryte. Aha, nie maluję z dwóch stron, bo szkoda mi farby czy tamtego oleju. To nie jest pierwszy raz, kiedy mam kontakt z tym olejowoskiem od Remersa. Wcześniej korzystałem z... No też z tego samego produktu, tylko inny kolor, bo był chyba dąb jasny albo dąb rustykalny, nie pamiętam. Ale wiem, że zamówiłem 5 litrów, czyli dwie puszki po 2,5 litra, bo chciałem pomalować gdzieś tam podłogę na strychu, jakieś elementy drewniane w domu. No i myślałem, że po prostu muszę, no z 5 litrów, że muszę mieć minimum. Ale bardzo miło się zaskoczyłem, bo teoretycznie wykorzystałem tylko jedną puszkę, a nawet nie całą. I druga pucha została prawie cała, także mam bardzo dobrą farbę, która jest bardzo wydajna. Zaskoczyłem, bo pomalowałem na dwa razy podłogę na strychu. Tam, no nie wiem ile tam jest metrów dokładnie, no ale no nie 10, pewnie gdzieś koło 40-50. Do tego jeszcze pomalowałem jakieś różne elementy drewniane, których w domu mam dużo, bo wszystkie lamelki w kuchni, w dużym pokoju. Nie wiem, czy to jeszcze z tego było malowane. No ale no mówię, no 2,5 litra wystarczyła na całą chatę i 2,5 litra zostało. No tu jest napisane, że 83 metry kwadratowe z puszki 2,5 litrowej. No to nie wiem, to masakra. Ale zobaczymy. Także no według tego to powinno mi wykorzystać 1/4 tej puszki. Także pomaluję i zobaczymy, ile zostanie. Staram się przeciągnąć całą długość deski na jednym pociągnięciu. Jest bardzo ważny, bo dzięki temu unikamy jakichś takich, nie wiem, zacieków, czy tam powiedzmy takich maziajów na powierzchni deski. Czyli nawet jak maluję gdzieś tam pędzlem belki albo coś tam, to zawsze na końcu robię taki jeden ciągły ruch, żeby po prostu nie było widać oderwań pędzla. Myślałem, że będę robił dwie warstwy. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie dokładnie, jak ten olej wyschnie. Nie zależy mi na tym, żeby była taka czarna, taka bardzo czarna powierzchnia. Jakbym tak chciał zrobić, to bym użył dekfarb, a nie tego oleju wosku. Zależy mi na takim efekcie, żeby było widać swoje, ale żeby to było ciemne, czarne. Ale właśnie o, te takie przecierki, takie swoje, to żeby były widoczne. No zobaczymy, jak to wyjdzie, jak dobrze to przeschnie. No to wtedy będę mógł się wypowiedzieć. Dostałem informację, że jak malujemy olejowoskiem albo jakimś woskiem,
to dobrze jest nałożyć grubszą warstwę, żeby ten olej wciągnął, wszedł głębiej w deskę i potem za jakiś czas nadmiar ściony, czyli tam około 20 minut. Przynajmniej tak robiłem w przypadku blatu. Ale no mówię, no tu nie będę się bawił, także będę nakładał warstwę, za 20 minut będę to ścierał, bo nie mam czasu. Ja mam do przemalowania na chwilę obecną 54 deski, gdzie tak chyba będzie za mało. Także jak miałbym się tak bawić z każdą deską, to bym to tydzień czasu robił. A nie mam na to chęci ani sił. Także po prostu robię jedną warstwę, ściągam, a zobaczymy, jak będzie to wyglądało po wyschnięciu. Ale jakby ktoś miał, nie wiem, jakiś tam mebelek, półeczkę, coś takiego do przemalowania, to rzeczywiście może zrobić tak, że nałoży większą warstwę, wtedy poczeka, drewno wciągnie olej, no i wtedy może sobie nadmiar tego ściągnąć. Nie wiem, czy widać. Chyba nie. Ale mi się podoba. Mam nadzieję, że regalik Wam się podoba. Jest filmik zrobiony z niego. Jest bardzo praktyczny, mobilny, mocny. No i sam go robiłem, także zej. Udało się pomalować wszystkie deski, które sobie przygotowałem. No i muszę powiedzieć, że zostało mi, nie będę przechylał, bo się wyleje, ale tyle farby. Nie była pełna puszka, bo gdzieś tyle, czyli mniej więcej tyle zużyłem, czyli, czekajcie, policzę sobie. Czyli gdzieś 1/5 puchy. No, czyli to, co oni tutaj podają, no to jest jak najbardziej można sobie to przyjąć, że taką rzeczywiście będziemy mieć wydajność. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tutaj się światło odbija. No nie wiem. No ale właśnie o taki efekt mi chodziło. Czyli nie taka lita, czarna decha, tylko właśnie są te smugi takie. No i wydaje mi się, że będzie to super wyglądało. Deski mam już gotowe. Legary też przygotowałem sobie wcześniej. Raczej legary, no to są takie listewki 2x5. No one w zupełności wystarczą do tego, żeby przybić deseczki. Planuję zrobić to w 4 rzędach. Powinno wystarczyć. Jeżeli będzie za rzadko, to dołożę jeden rząd i powinno być ok. Wyszło, że między legarami będzie coś około 70 cm. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie. Chociaż w sumie, jak robię tarasy, no to tak około 45 cm daję między legarami. Co prawda tam jest deska 2,5 cm. Tutaj mam 19. No tylko, że tam się chodzi, a tutaj nikt chodzić po tym nie będzie. Tutaj żadna elektryka nie idzie w ścianie, także mogę ładować bez problemu. Jedyne, co jeszcze będzie, to między legarami rozłożę kable, bo będę chciał tutaj zrobić sobie dwa gniazdka, albo jedno, nie, no postaram się zrobić dwa gniazdka tutaj przy tej strefie i wyciągnąć kabel pod leda, bo tam jeszcze będzie taki fajny wajer, zaraz pokażę, tam za drabinką będzie przykręcona tablica szklana, po której będę malował markerami suchościeralnymi i od spodu chcę jeszcze wkleić leda, żeby taki był fajny klimat. Także będę musiał wypuścić jeden kabel, no i tutaj dwa gniazdka i powinno być ok. Nie wiem, czy to głupie, czy nie. Ale jeżeli na przykład robicie tak jak ja, że macie macie przyłożoną deskę do, nie wiem, betonu, do jakiejś ściany czy do czegoś i przewierciliście sobie wcześniej dziury i chcecie robić tak, że przykładacie deskę, wiercicie dziurę przez deskę, wkładacie kołka, to dobrze jest zrobić coś takiego, że
żeby nie wbijać samego kołka w tą dechę, bo on nie wejdzie głębiej i będzie zostawał taki łebek. I w momencie, gdy potem będziecie chcieli dokręcić śrubę, czy tam wkręta, no to ten plastikowy łebek zostaje poza tą deską. No i wtedy trzeba to ściąć nożykiem. Ja tutaj zrobiłem, właśnie sobie zapomniałem, zrobiłem dwie takie dziury, no i będę musiał to ściąć. A najlepiej jest zrobić tak, że już pokazuję. Przewiercamy. Zakładamy sobie śrubę, czy tam wkręta na kołek. Dobijamy. Teraz jak już kołek, kołnierz zatrzymał się na desce, spróbujmy dobić jeszcze troszeczkę mocniej. Widzicie? No i teraz jak wezmę dokręcę, to zobaczycie, o co mi chodzi. Kręt schował się w desce, czyli jak tutaj będę teraz przykładał kolejne dechy, to nic mi nie będzie przeszkadzało. A tutaj zrobiłem tak, że właśnie dojechałem do końca, śruba weszła, wypchała plastik na zewnątrz, no i teraz będzie trzeba to ścinać nożykiem jakimś. Tu się pojawia problem, ponieważ chcę deską tą łatą dojechać do samego końca, no i dobrze było, żeby to było przykręcone. No ale nie będę się bał jakieś kręcenie pod kątem, także nakleję, nałożę tutaj klej, przyłożę, przykręcę na te dwie dziury i jak tutaj klej złapie, to będzie się na pewno super trzymało. Teraz jest dużo takich klejów dostępnych w marketach budowlanych. Nie wiem jakie to są typu kleje. Ja na to mówię klej montażowy typu mount. Pierwszy rząd mam gotowy. No i teraz lecimy po kolei. Drugi, trzeci, czwarty. Na dole mogłem sobie coś podłożyć i to mi trzymało poziom tak jakby. No to tu już w tym drugim piętrze, no to albo musiałbym, nie wiem, jakieś deseczki docinać albo coś. Ale jest jeszcze jeden fajny patent, który możecie sobie wykorzystać. Dajemy troszeczkę kleju, przyklejamy i klej nam będzie trzymać, a dokręcimy dodatkowo jeszcze kołkami. I może ktoś się będzie dziwił, skoro ten klej jest taki super, to dlaczego nie łapie tylko na klej? Ponieważ jeżeli miałbym tutaj powierzchnię betonową, to mógłbym tak zrobić, ale w momencie, gdy jest tynk, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że klej by trzymał, ale oderwałby się tynk. No i wtedy cała ściana by mi poleciała. Już parę razy tak miałem. Dziękuję. Wolę jednak klasyczne rozwiązania, czyli kołek i to się trzyma tak, że na pewno nie odpadnie. Coś tam się trzyma, przyłapiemy jednym kołkiem i potem będziemy naciągać. Legary mam już przykręcone do ściany. Teraz podocinam takie kawałeczki tej deski i wkleję ją przy tych uchwytach, gdzie jest przykręcone do ściany. Czyli będzie coś takiego. Cyk. I wtedy to tutaj przykleję. Tak samo zrobię pod spodem. I jak pójdzie decha, potem jak tutaj będzie taka mniejsza, no to akurat nie będzie sytuacji, że deska będzie w powietrzu, będzie się dobrze trzymała i to na pewno wystarczy. Policzyłem sobie, że muszę pociąć na 12 kawałków, no bo mam 6 tych wzmocnień.
Czyli tam długość jest 3,40, czyli wychodzi coś około 28 cm. Także podnę sobie to na 28 cm, no i zacznę to przyklejać. Dzwonił po pizzę? Aha. Halo? Dwie pizze poproszę. Mam już przykręcone listeweczki. Wszystko jest posprzątane. Pora na elektrykę. Teraz tak. Pierwotnie zamierzałem dać tutaj cieńszy kabel niż wszędzie, bo także szkoda mi tego grubszego. A dwa, że tam nie będę podłączał żadnych maszyn, tylko nie wiem, że podłączyć telefon albo nie wiem, no albo coś innego, ale nic takiego, co będzie dużo energii pobierało. Dlatego chciałem dać taki cieniutki kabelek. To jest 3x0,75. Wiem, że takich rzeczy się nie powinno robić, ale no mówię, no tam będą tylko podłączane telefony, ewentualnie jakieś mniejsze narzędzia. No ale sobie teraz przypomniałem, że w tamtym miejscu będzie prawdopodobnie stała bieżnia. Szukałem informacji, ile ona ma watów. Nie mogłem tego nigdzie znaleźć. No ale w sumie taki cieniutki kabelek, nie wiem, może by wystarczył, a może nie. Nie wiem, jak wygląda bieżnia, jaki ona ma kabel, czy to jest jakiś tam duży silnik, czy nie. Dlatego nie będę kombinował, dam taki, nie 3x2,5, a 3x1,5. Na pewno będzie lepszy jak ten 0,75 i wydaje mi się, że bez problemu na tym bieżnia pociągnie. Ja się kieruję takimi parametrami. Nie wiem, czy tu widać. No, także jeżeli dam tutaj przewód 3x1,5, to teoretycznie bez problemu powinno na tym chodzić urządzenie, które ma 3600 W. No to ja nie wiem, co musiałbym tutaj podłączyć, żeby te kable przegrzać. Także wydaje mi się, że to wystarczy. Nie będę tego wpuszczał w żadnym korytku. Po prostu ponawiercam dziurki, połapię to na takie klipsy i będzie git. Kabel ma iść sobie... Tutaj mam wyprowadzony kabelek, który jest od gniazdka. I puszczę go tutaj. Bo wychodzę sobie, tu wyjdę kablem, bo tutaj ma pójść właśnie ta tablica taka, która będzie podświetlona LED-em. No i później pójdę jeszcze z jednym gniazdkiem, może z dwoma. Z dwoma pójdę, bo jedno sobie zrobię tam, a drugie sobie zrobię tam. Nie widzicie, ale zobaczycie, jak będę montował. To pewnie dla elektryków nie jest żadna nowość, ale ja na przykład nie znałem takiego rozwiązania. Bardzo fajna sprawa, bo przytrzymuje kabel. Czyli po prostu nawiercamy dziurę w ścianie. Wkładamy sobie kabelek tutaj, dobijamy młotkiem i nam się trzyma. Ja używałem tego, jak przerabiałem elektrykę w domu i później tynkowałem. Naprawdę bardzo łatwa sprawa, kosztuje grosze. Nie każdy o tym wie, a warto mieć coś takiego u siebie, jeżeli planujemy robić jakieś takie drobne przeróbki elektryczne. Laser jest, nie chce mi się statywu rozkładać, ale ma fajną opcję, bo ma magnes, także tak, jest ustawione, w miarę to widać, no, także lecimy dalej. Dobrze sobie porobić zdjęcia, aby później nie trafić w ten kabel, jak będziecie coś wiercić, ale ja będę mieć nakręcony z tego film, także nie muszę robić zdjęć.
zastanawiałem się, czym będę to łapać do ściany. No i wybrałem gwoździarkę pneumatyczną. Ona jest na takie malutkie gwoździe. No, przyspiesza to robotę i zobaczycie. Jeżeli by się nie trzymało, no to wtedy będę się zastanawiał i może wrócę do pierwotnego pomysłu, czyli przykręcania to na wkręty, ale zobaczymy. Pierwsza dycha jest najważniejsza, bo musimy złapać pion. Jeżeli gdzieś tam nam się przykrzywi pierwsza dycha, to potem wszystkie będą leciały krzywo. Jak złapiemy dobrze pierwszą, no to później tylko przykładamy, co jakiś czas sprawdzamy, czy ten pion nam trzyma i wtedy ewentualnie korygujemy na tym piórze, nie? Teraz pora na najcięższy element układanki, czyli obrobienie drabinek. Została mi do przybicia ostatnia deska. Muszę ją tylko ściąć z szerokości na 7-8 cm. Będę to robił wyżynarką, także mam nadzieję, że mi wyjdzie. Zobaczymy. Nie wiem, czy widać, ale tutaj jest takie jasne przebarwienie. Nie wiem. Skąd się wziąłem? Po prostu nie domalowałem olejem. Czarny marker. Do wykończenia użyję takiej blachy, która jest używana przy obróbkach dekarskich. Potnę ją na takie paseczki i po prostu powklejam dookoła tego mocowania do ściany, żeby w jakąś miarę to wyglądało. Spróbuję zrobić jedno, jak będzie ładnie wyglądało, to zacznę robić resztę. Ściana jest skończona. Moim zdaniem wyszła bardzo fajnie. Użytkuję już ją jakiś czas. Doszła tablica do zapisków. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Jeśli interesuje Cię majsterkowanie w domu i na ogrodzie, zapisz się do naszej listy mailingowej i wejdź na naszego Facebooka.